Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakowywać będę kolejną świetną klawiaturę od firmy TTE Sports by Telomatic. Tym razem jest to nowa wersja Challengera, czyli klawiatury, którą sam miałem kilka lat i byłem z niej bardzo zadowolony. Jest to tym razem Challenger Go, czyli jedna z najnowszych wersji. Jeśli interesuje Was cena tej klawiatury, sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, przed nami nowa wersja klawiatury TTE Sports by Telomatic Challenger. Challenger, jak pamiętacie, jedna z moich ulubionych klawiatur, klawiatura, którą prywatnie miałem około 2 lat. Była po prostu świetna, a jednocześnie niedroga, funkcjonalna, bardzo, bardzo fajny sprzęt. Tu mamy wersję Go, jak widzicie, jest to już taka większa klawiaturka z zespoloną podpórką pod nadgarstki. Co my tu mamy ciekawego? Ta wersja podświetlana, tak więc bardzo fajnie. Po bokach widzimy dodatkowe klawisze, 10 klawiszy makro i hub USB. Bardzo fajne rzeczy, przydatne oczywiście. Fajna rzecz kolejna, odłączany kabel. Przełączanie się pomiędzy profilami z poziomu klawiatury. Podświetlenie, klawisze makro, klawisze multimedialne. Porządkowanie kabla. I mamy tak, 4 konfigurowalne profile. 5 poziomów jasności. No i myślę, że do szczęścia wszystko, co jest potrzebne. A jeśli chodzi o przełączniki, to mamy tutaj po prostu zwykłe membranowe przełączniki. Natomiast może niedługo też się uda ściągnąć do testów klawiaturę Commander bodajże, która ma przełączniki Plunger w wersji drugiej, czyli te znane z klawiatury Knacker. Pamiętacie ją pewnie z mojego kanału. Natomiast już samą klawiaturkę wyciągam. Sama klawiaturka już jest, ale tutaj jeszcze sporo akcesoriów. Z tego co widzę, oprogramowania nie ma, czyli pewnie nie jest potrzebne. Mamy tak, politykę gwarancyjną, króciutką instrukcję, opis funkcji, podłączenie do komputera, woreczek od TT, jak zwykle mała rzecz, a cieszy, fajny gadżet. No i mamy kabelek, porządny kabel w oplocie z organizerem na rzep, podłączenie do klawiatury do komputera, pozłacane wtyki. Tak więc jak zwykle, jak w przypadku TT, pełna kultura. I sama klawiaturka, jak widzicie, bez podświetlenia wygląda troszkę dziwnie. Z podświetleniem na pewno zrobi na nas dużo większe wrażenie. Natomiast zobaczcie, po bokach mamy faktycznie 10 klawiszy do makro. Jak widzicie, klawisze są bardzo, bardzo płaskie i skok jest bardzo mały. Przy okazji chodzą leciutko. Więc dla osób lubiących tradycyjne przełączniki, nie mechaniczne, a jeszcze lubiące przy okazji też niski skok, myślę, że klawiaturka świetna. A jak widzicie, mały enter, krótki backspace, czyli generalnie wszystko jak w typowej klawiaturze dla graczy. Mamy też klawisz FN i tutaj funkcyjne. Troszkę słabo to teraz widać bez podświetlenia, natomiast mamy cofanie, play pauza do przodu. Tutaj chyba stop jest, wyłączenie głośności, ciszej, głośniej. Tu chyba kontrola podświetlenia i przełącznik tych profili. I tu mamy też jakąś lampkę sygnalizującą nam te profile. Podłączenie kabla i hub USB. A kabelek możemy sobie tak uporządkować, że przepchnąć go albo w tą stronę, albo w tą. Podwyższenia jednostopniowe i duże gumki antypoślizgowe. Jeszcze tutaj przy podwyższeniach też, a podwyższenia już bez gumek. Natomiast trzyma się blatu super. No więc to na tyle pierwszy rzut oka na klawiaturę Challenger Go. Wygląda naprawdę fajnie, jeśli ktoś lubi takie płaskie klawiatury z niskim skokiem klawiszy. No to jak najbardziej fajny sprzęt. Przetestujemy, zobaczymy co potrafi i niedługo recenzja. Pamiętajcie, cenę sprawdzicie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!